Cześć, dzień dobry. To pani Flobo, czyli Marta Flurkiewicz-Borkowska. Dzisiaj chciałabym wam krótko powiedzieć, co w ogóle można dodać do lekcji, którą tworzymy w Nirpodzie. Więc jeśli chcemy stworzyć w ogóle nową lekcję, to zobaczcie, że naciskamy tutaj Create i wybieramy sobie Lessons, czyli lekcję, do której możemy dodać różne zasoby, wideo, aktywności. Możemy stworzyć interaktywne wideo, ale możemy też stworzyć lekcję wykorzystując Google Slides, bo wtedy możemy tworzyć z wtyczką Nearpoda w Google'ach. Natomiast ja teraz wam chcę zaprezentować, jakie zasoby i aktywności może mieć nasza lekcja, czyli co Nearpod ma w środku. Dlatego naciskamy Lessons i przechodzimy do wnętrza naszej lekcji. I teraz mamy dwie możliwości dodawania treści. Zawsze naciskamy plusik i pierwsze, co nam się pojawia, to jest content, czyli zasoby, zawartość. I zobaczcie, możemy dodać wideo, możemy dodać slajdy, możemy dodać linki zewnętrzne, możemy dodać zasoby z Nearpoda trójwymiarowe, 3D, możemy dodać symulacje, które też są zawartością Nearpoda. Możemy dodać wycieczkę wirtualną spośród zasobów, które posiada Nearpod. Możemy też wybrać BBC Video. To są takie krótkie filmiki BBC, oczywiście w języku angielskim, na różne tematy, zebrane też tutaj w bibliotece Nearpoda. Możemy dodać już gotowe swaye. Oczywiście one są też w języku angielskim, ale jeśli posiadamy konto Microsoftowe, jesteśmy zalogowani na Microsoftie i mamy też swoje prezentacje swojowe, to łatwo je też osadzimy. Możemy na jednym slajdzie dodać pokaz slajdów. To też jest bardzo ciekawa funkcja. Możemy dodawać audio, czyli jakieś zewnętrzne pliki dźwiękowe i możemy dodawać pliki PDF. To jeśli chodzi o zawartość na teraz. A jakie aktywności możemy dodać? Musimy kliknąć na Activities i tutaj mamy Time to Climb. Time to Climb to jest po prostu zgamifikowana wersja quizu. Tak naprawdę każdy quiz możemy przekształcić w taką wersję Time to Climb. Time to Climb, czyli czas na wspinaczkę, w której uczniowie będą w takiej zgamifikowanej wersji fabularnej ze sobą rywalizować. Open-ended question, czyli pytanie otwarte. Matching pairs, czyli dopasowanki. Możemy dopasować obrazek do obrazka, tekst do obrazka, tekst do tekstu. Quiz. Możemy również osadzić w Nearpodzie Flipgrid. Możemy wykorzystać aktywność Draw It, czyli narysuj to. Collaborate board, czyli tablicę do współpracy. Poll, czyli ankietę. Fill in the blanks, czyli wypełnij luki. Oraz możemy również dodać memory test. I to na początek, to znaczy to na teraz tak naprawdę, takie możliwości mamy, jeśli chodzi o tworzenie lekcji i prezentacji, angażujących prezentacji w Nearpodzie. Zachęcam do testowania i inspirowania się.